całka, którą musimy policzyć w tym przykładzie, nie jest dużo trudniejsza od tych, które liczyliśmy przed chwilą, ponieważ do jej policzenia skorzystamy z tego samego wzoru, ze wzoru na całkę z wyrażenia x do n tej. Na początku w ogóle zapiszę tą całkę jako sumę dwóch całek, ponieważ tutaj mamy tak naprawdę sumę dwóch wyrażeń, x do minus trzeciej i 5x do jednej drugiej, czyli zapisujemy, że ta całka jest równa sumie całek, całka z wyrażenia x do minus trzeciej dx i dalej mamy minus, czyli piszemy minus. Ja od razu może stałą wyciągnę przed całkiem, czyli napiszę minus 5 całek z wyrażenia x do jednej drugiej. I oczywiście także tutaj mamy dx. No i to się równa. Liczymy. Korzystając z tego wzoru podstawiamy, żeby policzyć tą całkę pod n, podstawiamy minus 3 i otrzymujemy 1 podzielić na minus 3 plus 1 to będzie minus 2, czyli będziemy mieli 1 podzielić na minus 2. No i dalej będzie x w potędze n plus 1, minus 3 plus 1 to będzie po prostu potęga minus 2. No i dalej mam jeszcze minus 5 całek z wyrażenia x do jednej drugiej. Całkę z tego wyrażenia liczymy również korzystając z tego wzoru. Po prostu podstawiamy pod n jedną drugą. No i w rezultacie otrzymamy x w potędze 1 druga plus 1, czyli będzie, napiszę od razu to wyrażenie, x w potędze 3 drugie. No i przed tym wyrażeniem jeszcze będzie stał ten ułamek 1 przez n plus 1. Czyli 1 przez właśnie 3 drugie. Od razu w sumie mogłem napisać odwrotność tego ułamka, czyli zamiast 1 przez 3 drugie to razy 2 trzecie. No ale nic, zrobimy to za chwilę, to się równa. No i tutaj możemy zapisać zamiast 1 przez minus 2 to po prostu, że to jest minus 1 druga x jeszcze do minus drugiej. No i dalej mamy minus 5 razy odwrotność 3 drugich to są 2 trzecie i jeszcze mamy x do 3 drugich. To się równa dalej, jeszcze uporządkuję, wymnożę te współczynniki liczbowe. To wyrażenie oczywiście przepisujemy bez zmian. Minus 1 druga x do minus drugiej. I jeszcze mamy minus 5 razy 2, czyli minus 10 trzecich x do 3 drugich.